Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko z dźwiękiem i z obrazem jest ok. Dzięki za informację. Ja bym chciał bardzo Was przeprosić za moje krakanie w zeszłym tygodniu. Kto był, to pamięta, gdzie tematem przewodnim było, czy europejski ten rozpędzony pociąg akcyjny się wykoleił. No, wykoleił się niestety, a może i stety dla tych, którzy brali krótkie pozycje, jak najbardziej tak. Zanim przejdziemy do głównego naszego nurtu, szybciutko zagrania, które były realizowane w tym tygodniu. Dzisiaj otwarcie krótkiej pozycji na oporze 113 pipsów wzięte na USD-jenie. Dlaczego akurat USD-jena i jena na długo? O tym również sobie porozmawiamy. Wyleciałem na tym stop lossie dosłownie o pipsiki, ale to nieważne, liczy się zysk. To, co trzymałem dłużej z tego układu korony po otwarciu, zaliczony na tej zielonej kresce take profit, trochę mnie zaskoczył, bo nie kontrolowałem, dlatego że miałem za dużo krótkich pozycji na indeksach. Giełda japońska, którą sobie też omówimy, z oporu, skoro nie mogli zrobić nowych szczytów, otwarte krótkie pozycje, dwie, zamknięte na obie pozycje po 1000 punktów zysku, zamknięta pozycja na włoskiej giełdzie, też tutaj ze sporym zyskiem. W którym momencie, czy było trochę niżej, czy tutaj, to akurat nieistotne, bo nie robiłem slajdu, to wykres dzienny. Te spadki z szansą na kontynuowanie w przyszłym tygodniu. Giełda niemiecka, gdzie na wykresie dziennym opory ładnie trzymały dokładnie przed Fedem. To była otwierana, nie tyle, źle powiedziałem, nie przed Fedem, przed wystąpieniem Powella, gdzie było pewne, że Powell będzie mocno jaszczębi przed przesłuchaniem przed Komisją Bankową w Senacie. To też ta pozycja grana dzisiaj również zamknięta, gdy zeszli poniżej 15300, dokładnie w okolicach take profitu, nie dotykali take profitu, gdy był poziom tych cieni, zamknięta była pozycja spalucha. Co widać, tam było otwarcie, a tutaj miejsce, w którym zamykałem, gdzie rynek się cofał. Bardzo ważne wsparcie, korespondujące z oporem z marca z ubiegłego roku. Co dalej z DAX-em? Popatrzymy sobie. Dzisiaj szybciutkie takie wzięcie po południu długiej pozycji na euro-dolarze po układzie PS2. Z minutówki była formacja na otwarcie. Skończyłem tutaj karierę na tym take proficie. A że pozycja duża, to i tak dało się zarobić. I ten sam euro-dolar otwarty rano z perspektywą stop lossa, czyli na domknięcie dzisiejszej luki, ona nie była domknięcia, perspektywą stop lossa, albo z perspektywą 1.10 i 1.11. Tu mam w tych okolicach take profit ustawiony. Czy tam dojdzie, zobaczymy, ten tydzień pokaże. Długa pozycja, która ciągle jest w grze, na jenie, ją sobie również omówimy, jest to indeks jena. Nie chciało mi się grzebać po poszczególnych walutach, to też skoro tutaj znowuż na układzie PS2 wsparcie bardzo ładnie się broniło, to niewiele myśląc, otwarcie pozycji długiej, aktualnie jesteśmy na oporze na 17.130, tak circa about, z targetem, no popatrzymy sobie w dłuższej perspektywie i kolejna długa pozycja na juanie, niejako
wynikająca z polityki, którą dzisiaj, znaczy w niedzielę, upewnił mnie dożywotni chyba już prezydent Chin Xi Jinping, też ze wsparcia objęcie hosty potwierdzone, czemu nie grać longów. Tego cofnięcia trochę się obawiałem, ale na razie idzie wszystko po myśli. Tyle, jeżeli chodzi o te pozycje. Bardzo fajny tydzień wyszedł. Jest tu od razu pytanie euro-PLN-a, USD-PLN-a. Co tu warto kupić? Bardzo trudne pytanie, ale zobaczymy sobie na tym. I czy będę na kawsach? Niestety w tym roku nie będę mógł być na kawsach z racji właśnie rodzinnych takich historii, perypetii, nie będę o tym opowiadał. Znaczy nie, no wszystko w porządku, tylko mam takie zaległości rodzinne i muszę to, nie będzie mnie w tym roku, sorry. Ale może się na Wall Street wybiorę, zobaczymy. Kochani, temat przewodni miesiąc temu, dezinflacja. Miesiąc, tydzień temu, temat przewodni, Silicon Valley Bank. Bankructwo. No i pojechało wszystko na dół. Bank bez znaczenia. Ja może troszkę więcej opowiem, dlaczego to bez znaczenia. Bo przecież no upadek banku, ale tutaj przez lata, tak żebyśmy mieli obraz, co się dzieje, bo zaraz zobaczymy sobie na banki amerykańskie, że nikt nie chce być nazywany bankiem systemowo ważnym, dopóki nie potrzebuje pomocy. I przez lata amerykańskie banki pewnej wielkości twierdziły, że zostały niesprawiedliwie obciążone wysokimi regulacjami po kryzysie finansowym. I takim punktem kulminacyjnym było w 2018 roku uchwalenie ustawy, która między innymi podniosła próg ścisłego nadzoru ze strony Rezerwy Federalnej z 50 miliardów dolarów aktywów do 250 miliardów dolarów aktywów. Czyli banki, które mniej niż 250 miliardów dolarów aktywów, Fed i regulatorzy uważali, nie mają one żadnego znaczenia dla stabilności finansowej, gdzie to taki skok Wołomin jakiś czy coś innego. Uważano, że banki poniżej tego poziomu mogą zostać zlikwidowane za pomocą zwykłych mechanizmów gwarantowania depozytów. To, co u nas jest bankowy system, ten co wypłacają tam 100 tysięcy od oszczędności, jak bank upadnie. Ten gwarantowania depozytów bez powoływania szerszego, bez powodowania szerszego jakiegoś wpływu zagrażającego gospodarce. I pod koniec ubiegłego roku, gdy Silicon Valley Bank miała łączne aktywa o wartości 212 miliardów, czyli nie spełniała tych kryteriów, nie miało to znaczenia i Departament Skarbu i Fed w ogóle nie podjęły żadnych działań, a niech się to wywali, to przecież i tak będzie. No i okazało się, że w niedzielę Departament Skarbu i Fed podjęły nadzwyczajne środki, by ich deponenci nie stracili. No i Federalna Komisja do Spraw Ubezpieczeń Depozytów nie oferowała bankom pożyczek w zamian za papiery, nie oferowała takich pożyczek. Federalna Komisja Ubezpieczeń Depozytów nie oferowała bankom pożyczek w zamian za papiery wartościowe, takie jak obligacje skarbowe. I to zrobił w niedzielę Fed. Oho, skoro Fed zaczyna działać, to z systemem bankowym coś nie tak. No i poszła panika na rynku. Oczywiście taki bank nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu i nie powinno się to rozlać dalej. Wszystko nie powinno. I kredytodawcy średniej wielkości prawdopodobnie odczują ulgę w najbliższym czasie. Można mieć nadzieję, że niedzielne ruchy uspokoją deponentów, którzy mogli rozważać wypłaty. A nowy program pożyczkowy Fed może przynieść potrzebną ulgę, jeśli banki nagle odkryją, że ich portfele aktywów obarczone są
większym ryzykiem stopy procentowej lub czasu trwania, niż im się wydawało. Dokładnie to samo dotyczyło SVB i Silvergate Capital. Także wiąże się to ze znacznymi długoterminowymi kosztami i w tej chwili zmienia się pogląd, że banki z aktywami poniżej 250 miliardów dolarów nie mogą być systemowo nieważne, muszą być ważne. I właśnie został ten system poddany testowi warunków skrajnym w prawdziwym życiu. I ten system zawiódł. Nie będę się już tu więcej na razie rozważał na ten temat. No i stąd taka sytuacja. No to fajnie. No to fajnie, no to co teraz mamy? Mamy Silicon Valley Bank za sobą. No, kupuj fakty, sprzedawaj plotki. I co dalej? A ten tydzień będzie równie bardzo mocno emocjonujący. Z racji tej, że już od wtorku, po pierwsze, inflacja z Niemiec, i oczekuje się, że inflacja w ujęciu rocznym i w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrośnie. Francja, Hiszpania, Niemcy, strefa euro, inflacja zaczyna rosnąć, nie chce hamować. Kolejny strzał w kolano. W zeszłym miesiącu odczyty CPI ze Stanów Zjednoczonych pokazały, że inflacja nie chce spowalniać. Stąd takie wypowiedzi Fedu, że czeka nas długa i mozolna walka. I zapomnijcie, ludzie, o tym, to nie moje słowa, tylko Powella, zapomnijcie, ludzie, o tym, że w tym roku będziemy ciąć stopy procentowe. Jest tylko kwestia, czy na posiedzeniu w przyszłą środę podniosą stopy procentowe o 50 czy o 25 punktów bazowych. Także te dane będą kluczowe we wtorek. Żeby nie było zbyt wesoło, to dla mnie bardzo ważne dane o sprzedaży detalicznej z Chin oraz produkcji przemysłowej. W niedzielę mieliśmy dalszy ciąg obrad Komitetu Centralnego Chińskiej Partii Komunistycznej. No i szef wybrany na kolejną kadencję, chyba już dożywotnio, tak jak Putin, czy Mao Tse-tung, czy inni tego typu uzurpatorzy, powiedział, że nie będzie żadnych rewolucji, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, i to uspokoiło rynki. I to wspierało na przykład dzisiaj giełdę w Hongkongu, która rosła o 2%. Sprzedaż detaliczna rośnie, ta polityka zero COVID zaczyna nabierać kształtu. Inwestycje w aglomeracjach miejskich jeszcze oczekuje się spadku, ale to są wszystko oczekiwania. No i produkcja przemysłowa. Tylko jest problem z tym, komu to sprzedawać. Bo jeżeli recesja i spowolnienie gospodarcze, a mamy to z tym do czynienia, bo PKB nam spada w poszczególnych krajach, w tych największych gospodarkach, to tutaj problem może być z eksportem, ale znając Chińczyków, dadzą sobie radę. Z Eurolandu produkcja przemysłowa i przetwórstwo przemysłowe, inflacja ze Stanów Zjednoczonych, sprzedaż detaliczna i oczekuje się, że to, co napędzało, i to dobre dla Fedu, że to, co napędzało procesy inflacyjne, to jest sprzedaż detaliczna w lutym, łupnie zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i z wyłączeniem ogólna, jak i z wyłączeniem pojazdu. Przedtem napędzana była przez ruch na pojazdu. Niemniej jednak to, co najważniejsze, to dopiero przed nami. I mamy bilans handlu Japonii. Japonia pokazała spadek w zeszłym miesiącu do największych poziomów, najniższych poziomów od dziesięcioleci. Eksport ma odbić w tym miesiącu. Import również ma odbić. Ten eksport Japonii, popatrzmy sobie, kraj, który żyje z eksportu, no był lepszy w lutym od oczekiwań. I zobaczymy, czy będzie
tak samo w tym odczycie. Produkcja przemysłowa z Japonii, to będą dane zrewidowane. Jednak to wszystko można sobie odpuścić, poza tym, kto nie jest jenem czy Nikkejem zainteresowany, a bliższa ciału koszula, decyzja w sprawie stóp procentowych EBC. Ze względu na ułożenie kalendarza, zawsze w środę był Fed, w czwartek był EBC, w tym momencie EBC, będzie pierwszy Fed za tydzień. Zgodnie z oczekiwaniami pewnie podniosą stopy procentowe o 50 punktów bazowych, zarówno stopę refinansową, jak i stopę depozytową. I tutaj zdania są podzielone. Bardzo ważna będzie konferencja. 14:45, budzik nastawiony. Dlaczego? Bo poszczególni członkowie Rady Prezesów EBC mają odmienne zdania. Jeden gościu, główny ekonomista EBC, powiedział, że trzeba przyglądać się napływającym danym, teraz podniesiemy, później może będzie wolne. Natomiast szef Banku Austrii zapowiedział, że do lata potrzebne są 4 podwyżki po 50 punktów bazowych. No, dwie skrajne wypowiedzi. Jak będą się rozkładały głosowania, jaki będzie wydźwięk, bo to jest w cenie, to już o tym nie ma co dyskutować. Natomiast jaki będzie wydźwięk szefowej EBC z jej konferencji, i na pewno nie będzie on gołębi, tylko jak bardzo jastrzębi, to zdecyduje o kursie euro, no i europejskich parkietów. Inflacja, dane ostateczne, w piątek kończymy danymi ostatecznymi z Eurolandu, nastroje konsumentów Uniwersytetu Michigan, produkcja i przetwórstwo przemysłowe. Tutaj oczekuje się, że produkcja przemysłowa w Stanach lekko odbije z poziomów zerowych i to wszystko na ten tydzień. Inflacja ze Stanów, EBC i kilka jeszcze ciekawych rzeczy. No i jak popatrzmy sobie, co tu się dzieje. Ja specjalnie zacznę może tak głupio, może nie głupio, ale od banków amerykańskich. US Bancorp. Ta korporacja była dość mocno zaangażowana w upadający bank. To też dzisiaj otwarcie luką, spadamy, próbujemy się podnosić nieznacznie, ale to nie ma znaczenia. Spadek dzisiaj ponad 9%, ale jak popatrzymy na sensowne banki, no to Crédit Agricole z daleka od banków amerykańskich na fazie, generalnie na panice do sprzedania, dzisiaj spadki, jednak shorty są już powoli zbierane. Kolejny bank, popatrzmy, tak na szybciutko, co się dzieje, już tu Goldman, który dzisiaj traci 3%, niżej. Czyżby rzeczywiście te wielkie banki, które mają potężne kapitały, faktycznie inwestorzy bali się, że coś podzieje się z systemem? Wątpię, no ale na razie nie ma lekko. Nasze banki zostawmy. Credit Suisse to jest w ogóle już bankrut, to już najniżej od roku. Zobaczmy jeszcze ze dwa amerykańskie duże banki. O, Commerzbank, który spadł poniżej 10 dolarów. Nie dotyczy to przecież upadku amerykańskiego banku. Deutsche Bank również nie dotyczy, ale zobaczmy sobie na przykład na JP Morgana, który ma w nosie. Ma to w nosie. Zatrzymał się na wsparciu na poziomach z listopada i nawet wczoraj, gdy wszystko nurkowało, on sobie zyskiwał, a dzisiaj sobie tańczy tam i z powrotem w środku zakresu piątkowej świecy.
ma wszystko w nosie. To wsparcie bardzo ładnie trzyma, mocny bank kapitałowo i nic specjalnego tutaj się nie dzieje. Bank of America, który również na otwarciu zanurkował, później wyszedł w górę, może domkniemy lukę, a może to koniec spadków. Przecież tu mamy tą panikę z 34 do 28 dolarów za walor. No jakoś już chyba nie widać tych chętnych sprzedających. Co prawda indeks, znaczy koszyk akcji amerykańskich dzisiaj niestety w CMC nie jest notowany z racji tej, że jak popatrzymy sobie na wykresie dziennym, notowany był w piątek po raz ostatni, już były podkupywania, dzisiaj nie ma. Dlaczego? No tutaj uczciwość brokera niestety musiała się wykazać, no i wykazała się. Ten bank, upadły bank, ma udział 0,87% w wadze całego indeksu. No i tutaj trzeba niestety dopasować, tutaj już specjaliści, inżynierowie od finansów muszą dopasować, czy to potrwa dzień, dwa, czy trzy, muszą dopasować wskaźnik indeksu, eliminując te 0,87%. No dla kogoś to są stop lossy albo take profity. Kochani, tyle o bankach. Jak widać, mocne banki na fazie paniki zostały zrzucone, tak jak JP Morgan czy Bank of America, i w tej chwili nie dzieje się nic specjalnego. Zatem do indeksów, bo tutaj niezwykle ciekawa sytuacja. Tak jak wspominałem, tutaj był taki ładny trójkąt rozszerzający się, a właściwie klin rozszerzający się, który stracił w tej chwili na wartości. No i jesteśmy na wsparciu. Wsparciu z 19 stycznia, takie bardzo silne w dniu dzisiejszym zrzucenie, ale jak popatrzymy na niskie interwały, co się tu dzieje, choćby nawet na wykresie 15-minutowym, to widać, jak do godziny 10.15 od otwarcia sesji europejskiej lecieliśmy. Zresztą po układzie kopniętej jedynki, to było łatwe do odczytania i pojechaliśmy. Stąd zamykałem tą pozycję swoją krótką, widząc popyt. No i na tej strefie 14.880 na razie się zatrzymujemy. I takie czarowanie rynków. To czarowanie rynków może zakończyć się już jutro po danych o inflacji ze Stanów, a jeżeli tam nie będzie wielkiego zaskoczenia, to po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Czyli jest tutaj na razie uspokojenie nastrojów na kluczowym wsparciu, natomiast z wykresu dziennego kolejny poziom, jeżeli ten poziom zostanie rozbity, 14 900 punktów, kolejny target, test szczytów, który 13 grudnia roku pamiętnego był testowany 9 stycznia tego roku i to jest poziom 14 650. Ewentualnie w ruchu korekcyjnym przed EBC możemy zobaczyć jakieś cofnięcie. Bo po tak potężnych przecenach, przecież dzisiaj włoska giełda przeceniona była o 4%, hiszpańska również, teraz odbijanie, no i takie jakieś cofnięcie w stronę 15-100, 15-200 będzie okazją znowuż, jeżeli podaż się pojawi, do grania krótkich pozycji na niższe poziomy. Włoska giełda, która zanurkowała, wsparcia wszystkie zostały rozbite, ta pozycja również została zamknięta. Jak popatrzymy sobie na wykres 5-minutowy, no to ten zjazd, łup i co, dzisiejsze dołki na razie nie ruszone. I poszliśmy od godziny tej 10.30 cały czas w boczniaku i czekamy na jutrzejsze CPI ze Stanów i czwartkowe EBC. Patrząc na wykres dzienny, miłośnicy FIBO pewnie się ucieszą. Tutaj, gdy rośliśmy
ze wsparcia. Spróbujmy tak w miarę precyzyjnie przemierzyć. Gdy od wsparcia zatrzymujemy się na poziomie pierwszym, poziomie korekcyjnym wynikających z pomiarów FIBO, 23,6 zniesienia FIBO. To jest naturalnie pierwszy poziom dla korekty. Nie jest to jakieś specjalnie ważne techniczne miejsce. Jeżeli spadki będą miały być kontynuowane, to kolejny target to jest 38,2 zniesienia FIBO. Czyli tutaj w tym ruchu wzrostowym ta korekta ABC z falą B tak jako korekta nieregularna, wyszliśmy, mamy równość praktycznie tych dwóch fal A i fali C i mamy 23,6, kolejny 38,2. O tyle ważny jest dla mnie ten poziom, że on gra z poziomami technicznymi, czyli poziom oporu po rozbiciu nie był jeszcze testowany. Czyli tutaj przecena na włoskiej giełdzie jak najbardziej jest prawdopodobna, z tego nie klikać od razu sprzedaj, bo Bartek mówi, tylko popatrzmy na to, w którą stronę spróbujemy się odbić, a na razie te odbicia są anemiczne. Najbliższy opór 26,420, no i wsparcie 26, okrągły poziom 26 tysięcy punktów. I tu od godziny 10 nic się nie dzieje, chyba że ostatnia godzina sesji amerykańskiej między 8 a 9, bo trzeba pamiętać, że w Stanach mamy przesunięcie czasu z zimowego na letni. Amerykańcy robią to 2 tygodnie przed Europą. Także te wszystkie dane w tej chwili amerykańskie są godzinę wcześniej publikowane. Także z poziomów technicznych jesteśmy na dość ciekawym miejscu. Francuska giełda również wyhamowała, ale to odbicia na razie z niższymi dołkami. Francuska giełda robi to dlatego, że się robi to dlaczego, że dlatego, że parę dni temu, a dokładnie 6 marca biła tylko na chwilę rekordy wszechczasów i w tej chwili zatrzymanie jest na dość istotnym poziomie OLO i przesuwamy te poziomy. To jest 7, dodatkowo okrągły poziom 7000 punktów. Takie poziomy zawsze wpływają na te okrągłe, na wyobraźnię inwestorów. Może to zrozumiałe, może nie, ale nieistotne. Szczyty z lutego ubiegłego roku po rozbiciu stały się wsparciem. No i te okolice 7000 punktów na razie chcą być bronione. I znowuż, podobnie jak na włoskiej giełdzie, A, B, C z rekordem i czy pogłębienie spadków, odpowiedź w czwartek po EBC. No i brytyjska giełda, która wywaliła mnie na take profitie, niestety no nie przeuważyłem tego take profitu tak na dobre. Za dużo indeksów otwartych i poleciałem i patrzę, no czemu nie mam tego, no nie mam, no bo take profit wzięty. Brytyjska giełda nisko, coraz niżej, ten 3-dniowy zjazd, gdzie otwierałem na Powellu shorta 7500 punktów, też w tym miejscu biliśmy rekordy wszechczasów, z tego klina rozszerzającego się wyszliśmy dołem, no i dla i żeby nie było, może nie tyle, nie tak bardzo precyzyjnie to zrobiłem, no ale to każdy sobie w domku sam zrobi precyzyjnie. Dotarliśmy do drugiego naturalnego poziomu korekty 38,2 zniesienia FIBO. W tej chwili ewentualne
poprawa nastrojów, choćby nawet 2-3-dniowa, może spowodować powrót w stronę 7600, 7820 lub pogłębienie spadku w stronę 50 i 61% zniesienia FIBO. Na razie nie wygląda to optymistycznie. Gospodarka brytyjska z poważnymi problemami się boryka. Natomiast jak popatrzymy sobie na Amerykanów, inaczej japońska giełda jeszcze. Jeszcze japońska giełda, która co prawda, i o tym mówiliśmy sobie, wychodziła w ubiegłym tygodniu powyżej linii trendu spadkowego. W całym tym szerokim od 2020 roku, w całym tym szerokim trendzie bocznym zatrzymana na 28800 i dzisiaj dołeczki. Te dołeczki, ta również, ta giełda była zamknięta już, popatrzymy sobie na niższe interwały, co tu się działo. Ona po zamknięciu próbuje odreagowywać, te odreagowania są dość mizerne. Niemniej japońskiej giełdzie ciągle może przeszkadzać Bank Japonii. Inwestorzy wyceniają nową miotłę, która już na kwietniowym posiedzeniu będzie przewodniczyła obradom Banku Japonii, pan Ueda, naukowiec, chociaż rzadko biorą naukowców, zastąpi Kurodę. I w swoim wystąpieniu, pierwszym takim nieoficjalnym, powiedział, że martwi go już inflacja w Japonii. Inflacja w Japonii, która sięga 4%, a stopy procentowe minus 0,1%. Pan ten naukowiec, nie śmieje się naukowiec, autentycznie to jest naukowiec, powiedział, że taka polityka nie przyniesie nic dobrego i należy zrewidować założenia banku, które od 40 lat walczył nie z inflacją, a z deflacją. Stąd takie zerowe lub ujemne stopy procentowe. I trzeba zrewidować cel banku. Cel banku na poziomie 2%. Skoro cel banku na poziomie 2% przy inflacji 4%, to już może najbliższe posiedzenie banku to podwyżki stóp procentowych i pod to również może się odbywać rozgrywka ze zrzuceniem indeksu japońskiego, a umacniający się jen może dodatkowo szkodzić japońskim spółkom. Dzisiaj bardzo mocno takie giganty jak Mitsubishi, czy inni giganty biznesu japońskiego traciły po 8-9%. Za to Hongkong zyskiwał, ale zyskiwał tylko chwilowo, bo ze względu na wypowiedzi pana Xi. Natomiast jeżeli patrzymy sobie na przeceny, teraz i tak Europa ładnie odbija, włoska giełda z 4% tylko do 3% odrobiła, ale u Yankeesów nic ciekawego się nie dzieje. Ciągle w trendzie bocznym, co prawda, jak popatrzymy sobie na wykres dzienny od Fedu, czy od Powella, technicznie bardzo Dow Jones wygląda niemal idealnie technicznie do grania. Wsparcie rozbite, przetestowane. Jest formacja na spadki, choćby nawet ten maluteńka spadająca gwiazda. Kolejne wsparcie trzymające od listopada ubiegłego roku. Rozbite na tej ukrytej korekcie, przetestowane. Kolejne wsparcie 31700. Na razie naruszane, świeczka jeszcze ciągle spadkowa. Niemniej skala spadku na futuresach w porównaniu do Europy to jest żadna. S&P 500 również niemalże szkolnie. Jak popatrzymy sobie wsparcie, kupujący nie mogą zrobić nowego szczytu,
No to ustalony opór na 450, problem z 4050, 4000 rozjechane z marszu, 3850. W tej chwili wokół tego poziomu się bawimy, ale czy będą rosnąć? No kolejne dołki po rozbiciu stają się oporem. Oczywiście po całym cieniu powinienem wziąć. Czyli idealnie dla traderów schodzimy, korekta, nowy impuls, korekta, nowy impuls i co? W stronę kolejnego wsparcia na 3740 i tutaj jeszcze mamy po drodze trzy takie krótkie przystanki ciut poniżej 3800 punktów, chociaż dzisiaj ten poziom 3809 punktów tak naprawdę był testowany. Nie będę rysował kreski, chociaż tą kreskę warto może narysować. Zawsze to obraz lepszy niż 1000 stów. I jest bronione. 3800 punktów jest bronione. Podbijamy się, czyli jak popatrzymy na maksima świecy piątkowej i dzisiejszej oraz wsparcie, no to ta świeczka może nam ustawić strefę trendu bocznego. Tak jak tutaj, przez kilka dni, do przyszłej środy, do posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku i inwestorzy będą rozważać 50 punktów czy 25 punktów bazowych. No to Nasdaq ma wszystkich w nosie, dzisiaj sobie już rośnie, 11800, ten poziom został, na razie jest wybroniony, mówię na razie, ale nie udało się wyjść powyżej szczytu piątkowego. Sorry za tego, ale to musiałem wykresy robić, przygotować wykresy do artystów rynku razem z wolumenami. No i jak to wygląda na technologicznym Nasdaqu? Na wykresie 4-godzinnym mamy odbicie z 11800, no i po tym odbiciu niestety na razie opór, dołki rozbite, już sobie patrzymy na H4, dołki rozbite stają się oporem i dopóki ten opór na 12100 punktów nie pęknie, ciągle może być presja na technologiczny Nasdaq. Jeżeli chodzi o naszą giełdę, 1800 odeszło w zapomnienie. Co prawda była próba wyjścia z tego kanału spadkowego, i znowu, że jesteśmy w ciekawej sytuacji na naszej giełdzie. Ta potencjalna formacja flagi, było wybicie górą, ale to, co było wsparciem, a później oporem, opór zadziałał. Sasin dołożył swoje, że trzeba podatkami tłuc firmy. I w tej chwili, gdzieś tu w okolicach, 1732 punkty na marcowych kontraktach. Na razie jest bronione. I zrobił się nam A, B, C, taki klin rozszerzający się. To znowuż można się dopatrzyć jakiejś formacji flagi wewnątrz tego kanału i z wyjściem pod opór. Jesteśmy niżej. No i następny poziom 1717 punktów. Można się jednej rzeczy tutaj obawiać, o wygasanie kontraktów marcowych, trzeci tydzień miesiąca, czyli niedługo, czyli ci, którzy grali długie pozycje. Na razie muszą agresywnie ich bronić, bo przyjdzie im zapłacić słono za przegrany, za wygaśnięcie kontraktu. A miśki, no, skoro mamy ich na patelni, no to fuknijmy ich do tego dołka, niech zapłacą, a później będziemy się od 4 tygodnia marca będziemy się martwić, o co chodzi. Oczywiście tutaj problemy KPO, co tu wiele mówić, próby defraudacji pieniędzy, każdy ogląda informacji, wiadomości, czyta wiadomości, w sensie nie TVP, tylko wiadomości jako wiadomości.
jak się rządząca władza rozprawia z pieniędzmi publicznymi, wszystkie programy. Jak też bym sobie firmę założył i żeby mi dali z 50 milionów, miałbym spokój z tradingiem. No i co, S&P 500 i Dow Jones już na poziomie zero. Także tutaj Amerykanie liżą rany po tych bankach i być może jest to dobra okazja do tego, żeby właśnie na tych najmocniejszych bankach amerykańskich próbować grać długie pozycje. Ja przymierzam się znowuż do długich pozycji, ale nie na amerykańskich bankach, ale na Commerzbanku, na Deutsche Banku, na europejskich bankach, jako że podwyżka stóp procentowych będzie skutkowała tym, że za trzeci kwartał znowuż europejskie banki będą mogły pokazać, za pierwszy kwartał będą mogły pokazać bardzo dobre wyniki finansowe. Zostawmy w spokoju indeksy, idziemy szybciutko do walut. Euro-dolar. Właśnie 1,07 odeszło w zapomnienie. Gramy, widać tu już grę po DWC i podwyżkę stóp procentowych. Od początku, znaczy od końca tygodnia, od połowy tygodnia ubiegłego jedziemy w górę, stąd dzisiaj stop loss jeszcze na domkniętej, na niedomkniętej luce. Jutro oczywiście dane o inflacji mogą spowodować sytuację, której zobaczymy cofnięcie, ale na celowniku 1,08. Już niedaleko, 50 pipsów. Raptem 50 pipsów do 1,08 przy tej dynamice ruchów, którą mamy. I co ciekawego, tutaj jeżeli popatrzymy sobie, co prawda mamy największą korektę w tym ruchu spadkowym. Ona by mogła świadczyć o tym, że mamy do czynienia z overbalance i rynek się załamie. Niemniej takie myślenie nie jest odpowiednie z tego względu, bo nigdy nie wiemy, czy nam powstała największa korekta w ruchu wzrostowym, czy mamy do czynienia już ze spadkiem. W każdym razie 1,08 jest kluczowe do tego, żeby spróbować atakować na 1,09 rentowności obligacji europejskich. W tej chwili powinny, no po tym zamieszaniu z bankami, wiadomo, rentowności spadły, ceny obligacji wystrzeliły w górę, bo każdy chciał się zabezpieczyć i kupować obligacje, uciekając z rynków ryzykownych aktywów. To 1,08, jeżeli zostanie rozbite, to wcale nie wykluczone, że marcowe szczyty z ubiegłego roku na poziomie 1,11 będą testowane. Jeżeli to jest korektą, to w dłuższej perspektywie właśnie euro może być walutą dość mocno wygraną. Jeżeli popatrzymy sobie również na... I na razie dzisiaj dolar traci do wszystkich walut, szczególnie do walut surowcowych, bo surowce rosną, do jena. Jen w tej chwili testuje wsparcie. Jeżeli ono zostanie rozbite, kolejny target 130 i niżej. I skąd takie nagle hura, nowa miotła w Banku Japonii? To, co wspominałem wcześniej, weryfikacja polityki Banku Japonii, być może podwyżka stóp procentowych, to też tutaj jen dodatkowo, jen jako bezpieczne aktywo, razem z dolarem, jako bezpieczne aktywo zabezpieczeniem przed kłopotami na giełdach. To też dzisiaj taki kolejny, trzeci dzień ładnego zjazdu na jenie i widać to będzie za chwileczkę na indeksach. I tutaj było USD-PLN. USD-PLN na bardzo, bardzo ważnym miejscu jest. I nie będę doradzał, czy kupować, czy sprzedawać, bo nie jestem doradcą finansowym, absolutnie. Technicznie wygląda to w ten sposób. Wsparcie po rozbiciu stało się oporem, po rozbiciu jest wsparcie. No i teraz
na niższych interwałach i jutro pewnie trzeba będzie popatrzeć, na ile te poziomy wytrzymają napór sprzedających. Jeżeli tak, jeżeli tutaj pojawi, podobnie jak tutaj, pojawi się popyt, no to jeżeli pojawi się popyt, to przynajmniej stronę 4,41, czyli nie w kij dmuchał, 50, no, 5 figur, czyli 500 pipsów, jakby nie było, do poziomu, gdzie wsparcia po rozbiciu jeszcze nie były testowane. Czyli 4,41, no dokładnie 5 groszy od bieżącej ceny. Poza tym mamy do czynienia aktualnie na wykresie godzinnym ze zmianą biegunów. Po odbiciu sprzedający nie mogą zrobić nowego dołka i na ten moment ten szczyt. Popatrzmy na te takie intradayowe opory. Opór rozbity i właśnie na wykresie godzinnym jest testowany. Czego mi tu brakuje w obrazie rynku? Ono brakuje mi formacji świecowej na wzrosty. Przepraszam. Z tego to wsparcie rozbite nie było testowane. No i jeżeli tutaj, no nawet na niższych interwałach, no to w tej porze trudno handlowanie, ale widać, że te dynamiczne spadki na 15 minutówce, przepraszam, muszę łyka. Zaczynają wyhamowywać. No to choćby nawet ostatni szczyt przed dołkiem, tutaj ten poziom 4,3640, jeżeli on zostanie rozbity, jest szansa odreagowania wyżej. Jeżeli zejdziemy poniżej, nic takiego się nie stało. Na 15 minutówce kolejne wsparcie na 4,35, 10 i to jest miejsce, z którego również można będzie oczekiwać umocnienia dolara amerykańskiego. Dlaczego nic dzisiaj nie mówię kupować czy sprzedawać? Bo sam nie będę kupował ani sprzedawał, natomiast jutro pamiętajmy, inflacja ze Stanów i to może mocno, nie tylko indeksami, ale mocno szarpnąć dolarem amerykańskim, bo wyższe stopy procentowe, jeżeli takie będzie interpretacja graczy, wyższe stopy procentowe oznaczają nic innego jak przepływ pieniędzy w stronę wyżej oprocentowanych walut. Co prawda złotówka jest wyżej oprocentowana, no ale to jest rynek peryferyjny i co tu wiele mówić, no tam złotówką się ktoś interesuje. To czysto spekulacyjna waluta i tyle. Na razie ten popyt nieśmiało się buduje. No i euro-dolar, który pozostaje w trendzie bocznym, dzisiaj zarówno byli chętni do kupowania, jak i do sprzedawania. Tak naprawdę nic specjalnego tu się nie dzieje. No i czekamy na czwartek, czekamy na czwartek. Pan Glapiński, jeżeli nie było żadnego wydarzenia, no bo trudno nazwać wydarzeniem jego konferencję prasową w stylu stand-upera, to przecież zapowiedzi, że nie czeka nas recesja. Prawdopodobnie zobaczymy po pierwszym kwartale recesję techniczną. Inflacja w Polsce ma wzrosnąć według szacunków z 17,2 do 18 z czymś, już nie pamiętam. A w tym tygodniu też będziemy mieli dane o inflacji. No i w boczniaku. Na razie w boczniaku pomiędzy 4,70 i 4,66. I niewiele na wykres dzienny nam pokazuje. Natomiast na wykresie 15-minutowym to wyjście górą ustawia nas na oporze 4,70-50
ale to odbicie z nieprzypadkowego miejsca. Po tym takim dużym zrzuceniu jesteśmy na wsparciu i jeżeli z 15 minutówki ten opór, który właśnie jest testowany, zostanie rozbity, jest z powrotem szansa wyjścia w stronę 4,71. W ogóle euro-dolar wygląda masakrycznie, znaczy euro-złoty wygląda masakrycznie, cały czas w trendzie bocznym, ale w bardzo szerokim. No i przy tych poziomach, przy których jesteśmy, popatrzmy, 4,66, dzisiaj testowane na tej świeczce dziennej ostatnie dołki z 1 marca, jeżeli tutaj się popyt jutro będzie miał rację bytu, no to w ramach tego szerokiego boczniaka od listopada ubiegłego roku aż 4,78, no po drodze kilka przystanków, oczywiście każdy dołek, każdy szczyt jest wsparciem, oporem. Niemniej tu już, jak popatrzymy sobie, ta ostatnia faza spadki zaczynają wyhamowywać. Ktoś na tym poziomie kupuje euro. A ostatnie dni od 7 marca praktycznie po korpusach nic ciekawego się tutaj nie dzieje. Na rynku surowcowym patrzymy dzisiaj na złoto, które z marszu niejako 1900 dolarów za uncję przebiło, no z racji, no i to mnie właśnie bawi, niedługo będę szukał krótkich pozycji na złocie, można się ze mnie śmiać, będę szukał krótkich pozycji na złocie, no skoro mam oprocentowane obligacje amerykańskie, europejskie, azjatyckie, no to wolę kupić obligacje i mieć procenty, niż mieć złoto, które mi nic nie daje. Poza spekulacyjnym handlem kupię, sprzedam. Jesteśmy tutaj w okolicach 1920, czyli ostatni dołek przed szczytem. Jeżeli on zatrzyma wzrosty, to fajnie, zejście z powrotem 1860, jeżeli nie, to ostatni, przedostatni szczyt z dużą szansą na wyhamowanie wzrostów 1950 dolarów za uncję. Również srebro dzisiaj masakrycznie wyskoczyło, ale wyskoczyło i zatrzymuje się na oporze 22 dolary. O ile surowce przemysłowe mają szansę na odbicie z racji tego, że Chiny powracają do życia, szczególnie przemysł chiński, to tutaj zapotrzebowanie ze strony Chin zarówno na miedź, na srebro, w ogóle na wszystkie metale techniczne, przemysłowe będzie sporo, jest to główny konsument. Tutaj wybicie poziomu 22 dolarów za uncję otwiera drogę w stronę 23-40 oraz takiego szerokiego kolejnego OLO, które trzyma od marca ubiegłego roku, to są okolice 24 dolarów za uncję. Gaz lekko się dzisiaj podnosi z racji tej, o której już nie będę wspominał, bo ten poziom 2 dolarów to jest taki graniczny poziom, gdzie przez lata przed pandemią utrzymywał się w granicach między 2 a 4 dolary. Za to ciekawie wygląda sytuacja na ropie. Co prawda w tym trójkącie zeszliśmy dzisiaj przy bardzo silnej przecenie, ale zeszliśmy do wsparcia. I znowuż te poziomy 78-79 dolarów trzymają jako wsparcie i co? I powrót z powrotem w stronę 86-89 dolarów. Podobnie ropa WTI, tutaj już bardzo precyzyjnie dotarli do wsparcia, mimo że również ten trójkąt prostokątny nam się malował, wyszliśmy poniżej trójkąta, to skoro wyszliśmy poniżej, no to nie ma znaczenia. Wsparcie na 72 dolary za beczkę ropy. Jest popyt, no to
powrotem powrót w stronę 80, 81, 82. Zielone papierki za beczkę ropy i patrzymy na indeksy. Na indeksy walutowe, bo czasami ciężko jest wyjąć walutę, a skoro jestem taki optymistyczny w stosunku do jena, ale w stosunku do jena optymistyczny od strony tego, co dzieje się w Banku Japonii, że po tej korekcie kilkudniowej ubiegły tydzień rozpoczął się objęciem Hossy z oporu, ze wsparcia, przepraszam, i wychodzimy na ten tydzień, zaczął się bardzo pomyślnie dla indeksu jena, czyli dla tego szerokiego indeksu. No i na razie takie mieszanie. Co mamy? PS2 na wzrosty i nawet jeżeli ten poziom 16820, jeżeli pęknie, kolejne PS2 i kolejna trampolina, która może być dobra, 16764. Nie bez znaczenia pozostawiłbym jutrzejszy protokół z banku, jutrzejszy bodajże, żeby nie skłamać, chyba jutrzejszy, protokół z banku Japonii. Tam zapisane są, no niby decyzja była, ale tam są zapisane bardzo ważne rzeczy, czyli sama dyskusja, którą stronę dyskutowano, w jaki sposób dyskutowano o inflacji, w jaki sposób dyskutowano o słabiutkim eksporcie. I to są te rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. No i indeks giełd Juana, który ciągle formacja flagi jest w grze. Ludowy Bank Chin jest znany z tego, że mocno kombinuje z kursem walutowym. No i mamy drzewiec, mamy formację flagi, albo z formacją flagi wyjdziemy. Dwie szkoły mówią, że o szerokość flagi w górę, czyli tu, ewentualnie długość drzewca odłożonego w drugą stronę. Tutaj, jeżeli faktycznie ta po pandemii ta gospodarka chińska będzie się otwierać, tutaj yuan z szansą na dość solidne wzrosty. Jeżeli chodzi o rynek polski, na koniec chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawą techniczną sytuację na naszej spółce, na naszym gigancie miedziowym, na KGHM-ie, który jest na dobrej drodze do 110 zł, ale czy dojdzie? Korekta i szczyty, które stały się po rozbiciu, stały się wsparciem, te poziomy są w tej chwili bronione. Faktem jest, że jesteśmy w kanale spadkowym. Tutaj nie ma uproś, ale srebro zaczyna rosnąć. Zaraz zobaczymy jeszcze raz na miedź. Ten kanał spadkowy, dodatkowo schodzimy jak po schodach. Dołek rozbity staje się oporem. Dołki rozbite stają się oporem. Dołek rozbity po dzisiejszej takiej ukrytej korekcie stał się oporem. Jeżeli wyjdziemy powyżej, jest tutaj szansa wyjścia górą i powrotu przynajmniej do 144 zł za walor. No a jeżeli wsparcie zostanie rozbicie, to nic nam nie pozostaje jak poziomy 112 oraz 110 zł za papier. Inwazja Meksykanów na USA może, no ta inwazja, ja myślę, że może dość mocno napędzić koniunkturę. Ja zrozumiałem, że to science fiction pytanie, z rodzaju science fiction albo kabaretu. Bardzo może napędzić koniunkturę w związku z tym, że no, kokaina i inne medykamenty specyficzne będą wpływały na poprawę humorów inwestorów amerykańskich i na wielkim haju zaczną kupować akcje. No,
I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Uważamy, inflacje, EBC to są te rzeczy, HK50 już jeszcze na koniec szybciutko, indeks giełdy Hongkongu, która dzisiaj jako jedna z nielicznych radziła sobie bardzo dobrze, jest na wsparciu. Pod oporem. Wyjście górą otwiera drogę w stronę 20400 oraz 21000 punktów. Zejście dołem, kolejne wsparcie 18400. Czyli test tej korekty. Dzisiaj bardzo ładnie 2% wzrosty, ale nie na różnicach kursowych, tylko na rynku, na regularnym rynku. Wyjście powyżej tego oporu, jest szansa, że te spadki mogą być spadkami, które kończą korektę na giełdzie w Hongkongu. Tutaj dla przypomnienia, giełda w Hongkongu w tej chwili znajduje się, to jest pandemia, poniżej pandemii. Ameryka jest mniej więcej w tym miejscu, Europa jest mniej więcej w tym miejscu, a odbudowujące się Chiny w tym miejscu. I popatrzmy na to w ten sposób. R, G, R. Linia szyi. Jeżeli RGR miałby rację realizacji, no to wybicie linii szyi z odejściem w stronę 25, ale to jest przyszłość. Na razie ten tydzień dokładnie oznacza świeczkę dzienną ze wsparć pod oporem. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dużo pipsiorków Wam życzę. Zwracamy uwagę, tak choćby nawet z ciekawości, jak zachowują się w tej chwili największe amerykańskie banki, czy ta panika odchodzi powoli w zapomnienie, nie zapominając o jutrzejszym odczycie inflacji ze Stanów. Cześć, do usłyszenia. Wszystkiego, co dobre.